Pierwszy suwalski znaczek pocztowy mogą już kupić mieszkańcy miasta. W holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach uroczyście otwarto dziś wystawę prezentującą walory filatelistyczne regionu, w tym znaczka z suwalskim ratuszem. Znaczek powstał w związku z obchodami 300-lecia Suwałk i już dziś trafi do powszechnego obiegu. Włodzimierz Marczewski, komisarz wystawy, przyznaje, że znaczek może się podobać. Najważniejsze jest jednak to, że stanie się on dużą promocją miasta, dodaje. Nasze szczęście, że wśród tych wielu miast znalazł się maleńki suwalski znaczek. Ten znaczek oczywiście jest wielką promocją dla naszego miasta, bo przecież każdy, kto będzie wysyłał list, to będzie naklejał ten znaczek, chociaż przez moment, przez chwilę zobaczy Suwałki na tym maleńkim znaczku. Walory estetyczne znaczka dostrzega również Stanisław Łobacz, suwalski filatelista. Jest elegancki i charakterystyczny, mówi. Znaczek mi się bardzo podoba, bo jest charakterystyczny dla naszego miasta. Ratusz jest zawsze ratuszem. Siedziba władz, elegancki jest budynek, także to jestem dumny z tego znaczka. Na oficjalne odsłonięcie znaczka przybyło wielu suwalczan oraz zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło Jarosława Dworzańskiego, marszałka województwa podlaskiego, i Bogdana Dyjuka, przewodniczącego sejmiku województwa. Suwalskiego znaczka już od poniedziałku można szukać w placówkach Poczty Polskiej.